chciałaś pani, bym napisał romans, żeby był rym i łzy. A ile to właściwie trwa? Strofy dwie albo trzy. Pani mówi, kiepski zeń poeta, że nie potrafię czuć. Rzeczywiście bym zapomniał, przecież refren jeszcze jest. Ona mu mówi, że go kocha, a on bez niej żyć. Potajemnie gdzieś w altanie zacałują, zacałują, zacałują parę chwil. La 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 la. Potem zaczną zaklinania, przyrzekania, zarzekania i nie byłoby temu końca. Chciałaś pani wiedzieć, jak to jest? Nie pamiętam dawne dni. Chyba potem daję jej kwiaty i zamówią sobie sny. Pani pyta, czy to już koniec, czy tak zawsze musi być. Nie, to dopiero druga strofa. Później refren. Jeszcze jest. Ona mu mówi, że go kocha, a on bez niej żyć. Potajemnie gdzieś w altanie zacałują, zacałują, zacałują parę chwil. La 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 la. Potem zaczną zaklinania, przyrzekania, zarzekania i nie byłoby temu końca. Słyszysz pani? Cała rzecz. Najpierw kwiaty, potem cierń, bo właściwie ile to trwa? Strofy dwie albo trzy. Teraz będą pani łzy, bo i oto jest ten trzeci. I to już koniec romansu, jeśli pani chce. Później refren. Powtarza się. Ona mu mówi, że go kocha, a on bez niej żyć. Potajemnie gdzieś w altanie zacałują, zacałują, zacałują parę chwil. La 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 la. Potem zaczną zaklinania, przyrzekania, zarzekania i nie byłoby temu końca. Ona mu mówi, że go kocha, a on bez niej żyć. Ona mu mówi, że go kocha, a on bez niej żyć.